Początki dworu, jak mamy w historii i dokumentach, 1497, tak? Powstała miejscowość Jakubowice Konińskie, nazwa i dwór Anna. Do XVIII wieku był to dwór obronny. Pod koniec XVIII wieku został rozbudowany i zakupiony przez rodzinę Łosiów i dobudowany został pierwsze piętro i skrzydło, i to jest dwór szlachecki, dwór ziemiański. A później kolejne losy by przechodziły i to zazwyczaj było sprzedawane, nie przechodziło z rąk do rąk, nie było to dziedziczone. A ostatni przedwojenny dziedzic to był Gawlikowski, który to sprzedał państwu Szewczykom w 1928 roku i wyjechał do Warszawy. I jesteśmy trzecim właścicielem dworu Anna, nietytułowym tak zwany. Państwo Szewczykowie, państwo Trumińscy byli właścicielami od 1986 roku do 1997. Myśmy to byli w 1997 roku. Przez 2 lata trwał remont. To w jakim stanie się przyjęli, to gdzie siedzimy w tej sali, to była tylko ta jedyna sala, resztę były to magazyny i mieszkali państwo Trumińscy w oficynie obok. Chcieliśmy to odbudować historycznie, żeby to miało duszę. I myślę, że wielu mieszkańców Lublina i Polski, nie tylko, właśnie mówi, że ten charakter, ten dwór jest oryginalny, ma duszę właściwie. Przywróciliśmy jakby stan świetności tego dworu. I 99 roku uruchomiliśmy dwór 2 czerwca, było oficjalne otwarcie i funkcjonuje jako dwór i pensjonat restauracyjno-hotelowy. W 2003 roku tu odbywała się zjazd rodów Kaczorowskich i wtedy właśnie poznałem marszałka Kurków Polskich Gniewomira Rokosz-Kuczyńskiego i takśmy się zaprzyjaźnili. Ja później zacząłem jeździć do Warszawy na zjazdy Kurków. No a od 2 lat również powstało Bractwo Kurkowe na Lubelszczyźnie, dlatego jakby jestem w tym kontuszu, choć wiele lat wcześniej ja już właśnie uczestniczyłem w Polsce w tych Bractwa Kurkowie. Wiele osób myli w Polsce, że Bractwo Kurkowe to jest szlachta. To jest nie do końca tak szlachta. Bractwo Kurkowe się wywodzi z rzemiosła właśnie, nie? Że rzemiosło kiedyś był gród i każde bractwo broniło jakby swojej bramy, tak zwanego grodu, nie? Byli szewcy, byli krawcy, byli kowale, byli stolarze, właśnie piekarze. Z tego się wywodzi właśnie Bractwo Kurkowe, choć jest to mylone jako ze szlachtą, bo to podobne stroje były. To wraz z małżonką również bronimy, bo jej żona również ze mną uczestniczy w Polsce w różnych zjazdach Bractwa Kurkowego, tak od wielu lat, także tak. A dwór dlatego się nazywa dwór Anna, bo gdyśmy to rozpoczynali, tę działalność, to właśnie była mowa, jak nazwać dwór, bo zazwyczaj to się od właściciela tego dworu historycznie nazywa, Jakuba Konińskiego. A myśmy właśnie, tu podpowiedź jednego kolegi mecenasa była, że dwór Anna by pięknie wyglądało, księżniczka. No i tak to powstał dwór Anna. Moja żona jest raczej domatorem, ale to też we wszystkim pomaga, także tutaj jest. Także witamy gości zawsze tym chlebem i solą, tradycyjnie my to czynimy właśnie, bo w takich starych miejscach, w takich dworach i pałacach właśnie tak to witano kiedyś dostojnie gości. My to czynimy w kontuszu, jak żona ma kontusz, ja również. Także cały czas jest mi pomocna i pomocą. Plurimos annos, plurimos, plurimos annos, plurimos, annos, annos, plurimos. Thank you.
Ogród został w ogóle odbudowany od podstaw, bo ogrodu w ogóle nie było, został po wojnie zniszczony. Także myśmy ogród odbudowali i dostaliśmy za ogród w 2000 roku nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego za ogród, który zajął w Polsce drugie miejsce. Także mamy wielką satysfakcję, tak żeśmy ogród mieli tak piękny i tak, który tu można spacerować i go jak widać. No i go pielęgnujemy. Od 10 lat organizujemy u nas nalewki, ogólnopolski turniej nalewek, gdzie myśmy zaczynali, to byśmy byli takimi pionierami nalewek, bo tam kiedyś to nikt o nalewce nie słyszał, z historii najwyżej z książek i żona zaczynała robić pierwszą miodówkę i tak powoli to się tak robi, teraz w domu 39 nalewek robi i w wielu domach jest to piękne, że dzisiaj jak idzie się w goście, to się nie częstuje wódką, koniakiem czy czymś jeszcze winem, tylko właśnie naleweczkę, każdy jest dumny, że jakąś tam nalewkę robi. To jest miłe, żeśmy tak rozpromowali nalewkę, bo to jest nie tylko nalewki są tu na Lubelszczyźnie, ale kiedyś przyjeżdżali z całej Polski nalewkowicze, bo dzisiaj to już również te turnieje nalewek są i w innych miastach. W dawnych czasach było dwie apteczki, w dawnych czasach, tak. To była jedna ziołowa, druga była nalewkowa. No i z tego się korzystało, zależnie od jakich potrzeb, nie. Albo się szło do apteczki ziołowej, albo szło się do apteczki nalewkowej, no. Jak było zimno, to się szło do nalewkowej, albo jakiś brzuch, no to również, no bo to malinowa służy na rozgrzanie, miodowa na rozgrzanie, aroniowa na nerki, żurawinowa, znowu tam na pęcherz, nie. No i właśnie, i to jest to sedno, że dzisiaj właśnie też te nalewki pijemy. I myśmy chcieli wrócić do tej tradycji. No jest to dwór XV-wieczny, no to wracamy do tradycji. I tak to się zaczęło 10 lat temu po prostu. Nie? I takśmy zaczęli. Pierwsza wyszła tak niezgrabna ten festiwal nalewek, ale później jakoś po prostu się potoczył, a teraz jest na nalewkach 560 osób. I również u nas od 10 lat są dożynki rybne, które promujemy. Ryby słodkowodne, czyli karp, sum, sandacz, karaś. Nie? I myślę, że nam się to udaje, bo od paru lat włączył się u nas również Urząd Marszałkowski. Daje dosyć takie nagrody liczące się dla tych, co zajmują pierwsze, drugie, trzecie miejsce. W dożynkach biorą szkoły udział, stawy rybackie, restauracje, koła gospody. W 2003 roku prezydent Kaczorowski ze swoją rodziną tutaj gościł. Później ponownie gościł w 2007 roku. Już była wtedy prezydentowa Kaczorowska, dzieci były, bo w 2003 roku był sam tylko prezydent Kaczorowski, a już później był cała rodzina, również 200 osób był. Prezydent Wałęsa był, profesor Lyga, oj, to bym zaczął wymieniać, a na lewkach w jury, no to Bikon, pani Gessler, która jest tak znana w tej chwili była. Makłowicz, Szurkowski, Pietrzak, Zosia Czernicka, Ania Kalata, Jerzy Gruza, Tatiana Sosna-Sarno, Grzesio Skrzecz. Thank you.
przez 15 lat nam się uzbierało różnych dyplomów, laurów. Nasze największe osiągnięcie to jest właśnie ten dyplom ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jeśmy dostali za odnowienie ogrodów, właśnie srebrny medal w Polsce. To jest dla nas niesamowita mobilitacja, żebyśmy dalej te ogrody utrzymywali. Również w 2000 roku dostaliśmy za odbudowę i renowację obiektu Dworu Anna, laur konserwatorski. To było pierwsze wyróżnienie. Dostaliśmy od lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, od pani Haliny Landeckiej. Również jako dwór reprezentuje kuchnię dworską, to można tutaj również zobaczyć, jaki gotuje mi bigos. Proszę bardzo, złoty gar za zajęcie pierwszego miejsca w święcie polskiego bigosu, najlepszy bigos Polski 2008. Proszę bardzo, złoty gar za zajęcie pierwszego miejsca w święcie bigosu polskiego 2010. Następnie srebrny gar za zajęcie drugiego miejsca w konkursie na najlepszy bigos Polski 2012. Czyli co to oznacza? Jakie robimy potrawy? Także choć niektórzy mówią, czy jest bigos na co dzień. No on na co dzień nie jest, choć ja nie wiem, czy nie, bo robimy jakby na przyjęcia tylko. Powinniśmy go chyba również na co dzień wstawić do karty. Tutaj mamy również z gastronomii, czyli zajęliśmy trzecie święto śledzia w Lublinie, drugie miejsce również zajął Dwór Anna. Tutaj mamy wyżej, właśnie to 5 lat temu była ta uroczystość. Dzisiaj urodziny Dwór Anna opisywał kurier na pierwszej stronie. Jak to niedawno było. Tutaj również mamy dyplom za zajęcie pierwszego miejsca drugiej edycji Smaków Lubelszczyzny w 2005 roku za najlepszą regionalną potrawę świąteczną w kategorii smaków. Tutaj kurier lubelski, dyplom dla Dworu Anna za pierwsze miejsce od czytelników kuriera lubelskiego w plebiscycie Smaki Lubelszczyzny 2007 w kategorii kuchnia dworska. Właśnie tu jest jury czytelnicy, nie jury, powiedzmy, czasami mówią, że jest jednostronny. A tutaj laur konserwatorski, gala bankietowa w 2000 roku, najlepsza gala. Drugie dożynki rybackie, nagroda publiczności, Dziennik Wschodni. Także to są tylko nasze niektóre dyplomy, także myślę, że byśmy tu jeszcze mogli tu jest jeszcze Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za spotkanie ministrów spraw zagranicznych we Dworze Anna. Proszę bardzo, 2007, proszę. To są tylko takie nasze Złota Łyżka, Dziennik Wschodni. Złota Łyżka dla Dworu Anna w Jakubowicach Konińskich, 2004. To są nasze nagrody, gdzie są zaszczytem. Możemy się właśnie pochwalić takimi nagrodami. To jest dla nas właśnie miłe, że to, co robimy, również jesteśmy doceniani przez różne media, jury, a to jest właśnie istota, że ktoś docenia, co my robimy. Z małżonką myślę, że jesteśmy najbardziej dumni z gości, którzy przychodzą, bo my po prostu kochamy ludzi. Nie, bo my zazwyczaj jesteśmy zawsze. Od początku z żoną jesteśmy, gdzie witamy na Sylwestra, gości w kontuszach. Gdy jeszcze nie byłem bratem kurkowym, a również miałem już kontusz i żona miała również kontusz, tośmy witali od pierwszego Sylwestra. Zawsze witamy w Sylwestra. Tej tradycji praktycznie nie ma tu na Lubelszczyźnie, w Polsce, w jedynie w Golubiu Dobrzyniu wita się od wojny w kontuszach tam jest. A my witamy zawsze, choć czasami już mówimy, a już nawet byśmy mogli gdzieś pojechać gdzie indziej, no nawet już nie u siebie, a my jesteśmy ciągle, bo ci goście przychodzą do nas wielokrotnie, żeby ich powitać inaczej, jak jest wszędzie, w kontuszu witamy, nalewką zawsze witamy. Właśnie i to jest ta radość, że ci ludzie przychodzą, przyszliśmy do was właśnie, bo wy tak pięknie witacie.